Witam. Plantacja cebuli, odmiana wczesna, gdzie nastąpił problem z różowieniem korzeni. Odmiana wczesna, bardzo słaby szczypior. Zaczęła się kończyć ze wzrostem. Obłożyła się łuską. Po zastosowaniu około 3 tygodni temu interwencyjnie 300 g poliwersum na wilgotną ziemię spłukane deszczownią. Okazuje się, że cebula dorosła do wartości handlowej praktycznie. Są owszem jeszcze gdzieś tam, nie gdzieś, różowe korzenie, ale system korzeniowy tutaj widać. Podrósł. Co prawda pojedyncze korzenie jeszcze są różowe, ale tak jak mówię, cebula dorosła do wartości handlowej i rośnie dalej. Jest w miarę zdrowa, jest troszeczkę z tym filium, ale mączniaka nie ma. Kwestia teraz padów deszczu, dalszej ochrony. I tak jak widać, te cebule są w granicach powyżej 5, owszem, zdarzają się drobniejsze. Myślę, że do 6-7 cm spokojnie powinny dociągnąć.